Wydawnictwo melange oraz audioteka.pl przedstawiają: Kasia Magiera, Niesława, czyta Laura Breszka. Popularność jest karą, która wygląda jak nagroda. Ingrid Bergman. Prolog od autora. Szanowny czytelniku. Książka, którą właśnie trzymasz w ręce, jest o sławie, popularności i pieniądzach, jak również o tym, co człowiek jest w stanie zrobić, aby to w życiu osiągnąć. Zapewne już teraz, po tym pierwszym zdaniu, zastanawiasz się, co Markowska może napisać nowego, przecież głównie mówi o ludziach znanych i bogatych. Jednak tym razem zaskoczę Cię, bo nie będę pisać o cenionych i utalentowanych osobowościach. W tej książce zamierzam pisać o innym typie ludzi znanych z mediów. O tych, którzy cieszą się tanim brukowym rozgłosem, bowiem ich rzekoma wyjątkowość, którą mamią siebie i innych, jest tylko iluzją. Planuję zdemaskować zakłamanie i oszustwo wizerunkowe ludzi z pierwszych stron gazet. Zamierzam powiedzieć stop próżności i gloryfikowaniu ludzi, którzy sprzedadzą siebie za flakonik markowych perfum. Chciałabym pokazać Ci, czytelniku, że ludzie, których widzisz na co dzień w telewizji, w gazetach czy na portalach internetowych i społecznościowych, nie są tymi, za których się podają. Od 25 lat pracuję w środowisku tzw. show biznesu. Często mówię i piszę o ludziach, których znasz z mediów, ale są to półprawdy, to jest bańka mydlana, którą na łamach mojej książki postanowiłam przebić. Duże już nie mogę przymykać oczu na kłamstwa, rozpuste i niegodziwości, które mają miejsce w świecie celebrytów. W showbiznesie są ludzie, którzy nie zasługują na uwielbienie i blichtr. Postanowiłam napisać tę książkę, ponieważ coraz więcej próżniaczych egocentryków pojawia się w moim zawodowym otoczeniu. Mam już tego dość. Nabycie prawdziwą gwiazdą człowiek powinien sobie zasłużyć pracą i talentem, a nie pokazywaniem coraz bardziej intymnych fragmentów swojego życia. Na łamach tejże książki, być może mojej ostatniej, poznasz prawdę, która cię zaskoczy, a i zapewne zmieni życie niektórych jej bohaterów. Do tej pory ci, o których pisałam i mówiłam, byli z tego zadowoleni, gdyż moja opinia dodawała rozgłosu, a co za tym idzie, nakręcała spirale intratnych ofert. Tym razem bohaterowie mogą nie być zadowoleni ze sławy, którą otrzymają wraz z wydaniem mojej książki. Każde kłamstwo ma granice. Nawet w świecie show biznesu, zacznę od cytatów, które pozwolą zrozumieć, kim są owi celebryci. Celebryta. Osoba znana z tego, że jest znana. Nieważne jest to z czego, z jakich umiejętności, uzdolnień, lub z jakiego powodu jest znana. Daniel Burstein. Zanurzeni po uszy w swojej nieprzeciętnej przeciętności, ludzie w blasku cudzej sławy szukają ujścia dla potrzeby potwierdzenia przed samym sobą swojej własnej indywidualności. Wiesław Godzic: Celebryta jest figurantem. Nie musisz niczego dokonać, aby o nim mówiono, aby nim się interesowano. Wystarczy być. Wystarczy, że zdoła sam zwrócić na siebie uwagę, albo wyciągnie korzyść z sytuacji, gdy został wybrany na obiekt powszechnej uwagi. Rodzaje celebrytów. Autopasożyt. Odcina kupony od dawnych dokonań, zasług, osiągnięć, wcześniej zyskanej sławy, jednak spowodowanej jakimiś dokonaniami. Pasożyt. Żeruje na związkach z innymi. Tu znajomi i bliscy sławnych ludzi, ale także ich rywale, krytycy, demaskatorzy, przeciwnicy, zyskujący na znaczeniu przez atak na ważne, wpływowe osoby. Są też i tacy, którzy nie mają żadnego dorobku, a jednak ich znamy. Prowadzą blogi o modzie, testują na sobie kosmetyki przed kamerką internetową, tworzą własne fanpage e na Facebooku i określają siebie statusem gwiazd, albo co gorsza, artystów. To, o czym celebryta musi pamiętać i najbardziej go stresuje, to to, że jego status nie jest dany raz na zawsze. Żeby pozostać celebrytą na świeczniku, nie wystarczy raz zaistnieć, ale trzeba cały czas walczyć o to miejsce. Bohaterowie w mojej książce uciekają się do różnych metod, aby podtrzymać zainteresowanie. Opisuje tu rozmaitych oszustów show biznesu i na ich przykładzie pokazuje, jak tanim kosztem można osiągnąć popularność oraz prowadzić bogate i ekscytujące życie. Moja książka uświadomi ci, że bycie celebrytą oznacza wyzbycie się siebie i bycie ciągle kimś innym, kimś, kogo ludzie chcą oglądać. Bycie celebrytą, o którym każdego dnia piszą gazety czy najpopularniejsze plotkarskie portale, oznacza nieustanną grę również z samym sobą. Jestem przekonana, że moja książka pozwoli ci zrozumieć, że wielu z tych, których uważasz za ludzi wyjątkowych, tak naprawdę to bez talencia, banda próżniaków i frustratów, których otacza mrok, samotność i pustka. Na moich bohaterów wybrałam tych spośród wielu bezproduktywnych celebrytów, którzy wydali mi się najbardziej zakłamani w swoim udawanym życiu. Na własne życzenie stali się ofiarami mojej książki, gdyż żyją w kłamstwie i mamią nim rzesze odbiorców. Ludzie chcieliby być jak oni, żyć jak oni, ale tylko dlatego, że nie znają prawdy. Każdego dnia zwykłych ludzi zarzuca się nadmierną ilością wiadomości o wyjątkowości życia tych egoistycznych narcyzów. Ludzie złożeczą na swoją dole i dręczą się, bo ich życie nie jest tak samo ekscytujące, jak tych, na których patrzą codziennie w telewizji. Mają siebie za nieudaczników, a niepotrzebnie, bo są bezwiednie manipulowani. W moim programie w Korcumaku wiele razy starałam się podkreślać i uwypuklać głupotę, naiwność oraz powierzchowność życia celebrytów, ale jeszcze nigdy nie powiedziałam aż tyle, co w tej książce. Pierwszy raz mówię całą prawdę, bez owijania w bawełnę i bez dyplomacji. Zaszkodzić sobie nie mogę, ale mogę ostrzec ludzi przed prymitywną manipulacją, przed ekscytowaniem się próżnymi celebrytami. Przekonasz się, czytelniku, jak marna egzystencja i wiele kompleksów kryje się pod grubą warstwą makijażu, czerwonym dywanem i sztucznym blaskiem światła. Pamiętaj, czytelniku, i ty, celebryto. Może światła Jupiterów kiedyś zgasną, czerwony dywan zostanie zwinięty, a wtedy pozostanie pustka. Większość jałowych gwiazd nie umie jej przetrwać na trzeźwo, ponieważ przywykli do fikcyjnego gwaru, hałasu i szumu wokół swojej osoby. Alkoholicy, zdrajcy, kłamcy, seksocholicy, szantażyści. Oto kim są ludzie, którzy patrzą na ciebie z witryny kiosku z gazetami. Oto ich prawdziwe historie. Oto prawda o życiu wybranych. Życzę miłej lektury Maria Magdalena Markowska. Dzień pierwszy. Natalia pozwól na chwilę, zawołał przez uchylone drzwi naczelnik Stefan Wrublewski. Mam dwie pilne sprawy. Tak jest, bez ociągania wstała z za biurka i weszła do jego gabinetu. Zamknij drzwi i usiądź, poprosił. Kiedy odwróciła się do wejścia, doszły ją odgłosy pogwizdywania kolegów, z którymi jeszcze chwilę temu siedziała we wspólnym pokoju. Komisarz Natalia Gwiazdowska, atrakcyjna brunetka po czterdziestce, przyzwyczaiła się już do tego dziecinnego zachowania. Była jedną z nielicznych kobiet w wydziale i ciągle walczyła ze stereotypami. Mimo, że pracowała w Krymie od ponad dziesięciu lat, to nadal musiała starać się o to, aby koledzy z wydziału nie traktowali jej jak ładnego dodatku, który potrafi tylko parzyć kawę. Ale mimo złośliwych zaczepek szanowali ją, bo była konkretna i precyzyjna. Miała instynkt, którego wielu mogło jej pozazdrościć. Z reguły męski zespół cenił jej rzetelność i dystans do żartów w jej kierunku. Jednak bywały chwile, gdy w kolegach włączał się pierwotny instynkt. Za wszelką cenę chcieli pokazać jej, że znajduje się w ich męskim świecie. Zdarzało się to zwykle wtedy, gdy osiągała lepsze rezultaty dochodzeniowe niż oni. Natalia, wybierając ten wydział, obiecała sobie, że zawsze będzie mówić prosto z mostu. Nie lubiła niedopowiedzeń czy dwuznacznych sytuacji. Od dzieciństwa obcowała z tym światem, więc wiedziała, jakimi regułami się rządzi. Nauczyła się w nim żyć tak, aby słowa innych jej nie irytowały. Lubiła swoją pracę i to było dla niej najważniejsze. Nie uważała się za wyjątkowo piękną, ponieważ sprawa wyglądu była dla niej drugorzędna, choć nigdy nie cierpiała na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Niewątpliwie była atrakcyjna, wysoka, szczupła, proporcjonalna w każdym aspekcie sylwetki. Twarz miała naturalnie ładną, od lat nosiła długie włosy do pasa. Wielu zapewne widziałoby ją na wybiegu, a nie w wydziale kryminalnym chodzącą między trupami. Dbała o to, aby zawsze wyglądać odpowiednio. Z racji wykonywanego zawodu nauczyła się ubierać klasycznie, tak aby swoim strojem nie odciągać uwagi od ważniejszych spraw. Wtedy czuła się dobrze i na miejscu. Usiadła na krześle naprzeciwko naczelnika i czekała na informację. Wrublewski, zanim się odezwał odchrząknął. Po pierwsze, właśnie dostaliśmy informację, że znaleziono ciało kobiety w mieszkaniu w centrum miasta. Została zamordowana. Spojrzał na nią z nad grubych szkieł okularów. Sprawa jest o tyle wyjątkowa, że podobno była ona znaną dziennikarką. Nazywała się Maria Magdalena Markowska. Natalia wzruszyła ramionami. Nie miała pojęcia, o kim mówi naczelnik. Nie oglądam telewizji, kontynuował, więc to nazwisko też mi nic nie mówi, ale wyczytałem w internecie, że była popularna. Dlatego możecie spodziewać się dużego zainteresowania mediów. Musicie być przygotowani, że dziennikarze będą wam patrzeć na ręce, będą nieustannie was pytać i sprawdzać. Będą naciski, aby jak najszybciej rozwiązać tę sprawę. Mówił jakby na jednym oddechu, a Gwiazdowska milczała. Nie miała w zwyczaju nikomu przerywać, a tym bardziej przełożonemu. Przydzieliłem tę sprawę Tobie, gdyż wiem, że nie narobisz bałaganu i nie doprowadzisz do tego, że szmatławce każdego dnia będą pisać o naszej nieudolności. Będą od nas oczekiwać, że będziemy działać jak Borewicz, który w godzinę rozwiązuje zagadkę. Ty musisz wyważyć każde słowo i masz dobry kontakt z ludźmi. Dziękuję, Panie Naczelniku, ale jednego nie rozumiem. Mianowicie dlaczego ciągle używa Pan liczby mnogiej? Pracuję sama i dobrze mi z tym. No tak, e, i to jest ta druga sprawa Na chwilę zawiesił głos Natalia spojrzała na niego z zaciekawieniem Przydzieliłem ci partnera Słucham? Uniosła brwi To młody człowiek, gruntownie wykształcony Wyjaśnił Wróblewski Jestem pewien, że zarówno ty go czegoś nauczysz, jak i on ciebie Ale to kara daje mi pan obserwatora? Zapytała ze zdenerwowaniem. Nie, to wsparcie. Po ostatnich wydarzeniach przyda ci się pomoc na dłoń, wyjaśnił. Pieprzenie. Od tamtych wydarzeń minęło sporo czasu. Szczerze mówiąc, przerwał jej, przydzieliłem go tobie, bo chciałem mieć pewność, że chłopak nie wymięknie po tygodniu. Sama wiesz, jak tu jest, a on jest nam potrzebny. Natalia odezwała się dopiero po chwili. To konieczne? Dobrze pan wie, że umiem pracować sama, mam dużą wykrywalność, skuteczność, bo nikt mi nie truje za uszami. W czasie prowadzenia śledztwa o morderstwo nie ma czasu na to, aby kogoś trzymać za rękę. Mówił pan, że media będą patrzeć nam na ręce. To po co do takiej sprawy dawać świeżaka? Właśnie dlatego, że będzie medialna, a przez to będzie trudna, zwłaszcza dla ciebie. Potrzebujemy tego chłopaka. Powtórzył. Ma doskonałe referencje i wiedzę. Jesteś świetną policjantką, ale nowinki w kryminalistyce cię mało obchodzą. A twój nowy partner to już inne pokolenie. Wasza współpraca to będzie obopólna korzyść. Ponownie nastąpiła cisza. Natalia przez chwilę analizowała słowa przełożonego. Była pewna, że dostała partnera, bo naczelnik nie był jej ciągle pewien. Ostatnie dwa lata były dla niej trudne. Próbowała normalnie funkcjonować, ale miewała chwilę zwątpienia i on o tym wiedział, choć starał się tego nie komentować. Robił co mógł, aby ułatwić jej powrót do codzienności, za co była mu wdzięczna, ale i ją to wkurzało. Nie potrzebowała niańki, tylko nowej sprawy, która wrzuciłaby ją w nurt pracy, którą lubiła. Jeśli nie będzie pieprzył pracę, odezwała się z rezygnacją. I nie będzie kulą u nogi, to może przeżyje. Wiedziała, że nie może się postawić naczelnikowi. Mimo świetnych efektów i wyników pracy była na cenzurowanym. Miała na swoim koncie jedną dużą spapraną sprawę, która się za nią ciągnęła. Naczelnik też chciał chronić swój tyłek, więc w obecnej sytuacji nie mogła stawiać warunków. Myślę, że się polubicie. Odpowiedział wróblewski wyraźnie zadowolony. Chłopak jest kreatywny, inteligentny i zdobył wysokie noty na szkoleniach w Ameryce, więc na 100% nie jest leszczem. <grywk> aby się faktycznie przydał, machnęła ręką. Mogę już zabrać się za pracę, skoro mamy trupa ważnej persony? Wstała z krzesła i ruszyła w stronę drzwi. Chwila, zatrzymał ją. Chcę ci jeszcze przedstawić nowego partnera. Już teraz? zapytała zniecierpliwiona. Tak, już teraz. Chcę, aby wszedł w tę sprawę razem z tobą. Odpowiedział stanowczo i zawołał w stronę drzwi. Marcin, wejdź proszę. W progu gabinetu stanął chłopak o zaskakująco młodej twarzy i błękitnych, przenikliwych oczach. Blond włosy z nieregularnymi kosmykami opadały mu na czoło. Na pierwszy rzut oka wydawał się natali za młody do tej roboty. Od razu pomyślała o swoim kilkunastoletnim synu Tomaszu. Nowy partner wyglądał tak, jakby dopiero skończył szkołę. Marcin, poznaj chlubę naszego wydziału! Odezwał się z dumą naczelnik. To jest komisarz Natalia Gwiazdowska, zwana przez nas Gwiazdą. Uśmiechnął się do Natali. Ona w nienaturalny sposób odwzajemniła ten uśmiech. Natalio, przedstawiam ci aspiranta Marcina Winnickiego. Ma o wiele większe doświadczenie niż się wydaje. A co najważniejsze, posiada wiedzę, której nikt w naszym wydziale jeszcze nie ma. Dziękuję za miłe słowa. Chłopak skłonił głową i wyciągnął rękę do natali. Czuję się wyróżniony, że będę z panią pracować. Wiele dobrego, pani słyszałem. Mówno mnie po imieniu lub gwiazda, mocno ścisnęła jego dłoń. Mam nadzieję, że to, co mówił pan naczelnik na twój temat, to prawda. Wróblewski teatralnie klasnął w dłoni i uśmiechnął się szeroko. Najlepiej poznaje się w trakcie pracy, powiedział, dlatego ruszajcie na oględziny sławnego trupa. Wszystkie szczegóły i adres ma wiola z dyspozytorni. Tak jest. Odpowiedzieli równocześnie. Po wyjściu z gabinetu naczelnika Natalia sięgnęła po marynarkę, która wisiała na oparciu krzesła przy biurku, gdzie jeszcze chwilę temu beztrosko pracowała i ruszyła do drzwi. Winnicki bez słowa podążył za nią. Wychodząc z biura, usłyszała dogadywanki kolegów. Nie zamierzała się zatrzymywać i tego komentować. Nie odwracając się za siebie, podniosła rękę i wyciągnęła środkowy palec. Na korytarzu odwróciła się do nowego partnera. Chciała wybadać, czego może się po nim spodziewać. Byłeś kiedyś na miejscu zbrodni? zapytała. Tak, wiele razy. Odpowiedział pewnie ku jej zaskoczeniu. Kiedy studiowałem prawo, bywałem z moim profesorem na miejscach zbrodni, jest prokuratorem. Mówił, że widzi we mnie śledczy potencjał, więc chciałabym nauczył się jak najwięcej. Zawsze powtarzał, nigdy nie dowiesz się tyle, ile z autopsji. Nawet kiedy się pożygasz, to w słusznej sprawie. Uczestniczyłem w wielu oględzinach, więc nie musisz się obawiać, że narobię ci wstydu. Świetnie, skomentowała i pomyślała, że może nie będzie tak źle. Po kilku minutach weszli do dyspozytorni. Cześć, Wiola, odezwała się Natalia do drobnej młodej blondynki. Wróbel powiedział, że masz dla nas adres tej zamordowanej dziennikarki. Pani jak zawsze konkretna, dziewczyna uśmiechnęła się miło. Mam wszystko, wydrukowałam też informacje o niej, aby pani komisarz wiedziała, z czym będzie miała do czynienia. Jak dobrze, że jesteś domyślna, powiedziała ze szczerym zadowoleniem Natalia. Wiola przechyliła się lekko na bok, aby przyjrzeć się młodemu mężczyźnie stojącemu za plecami gwiazdowskiej. Ten gest przypomniał Natalii o obecności Marcina aspirant Marcin Winnicki mój nowy partner wyjaśniła przeglądając materiały które właśnie dostała O kurczę zdziwiła się Viola Co musiałaś zrobić żeby dostać możliwość pracy z panią komisarz wielu walczyło o ten zaszczyt ale nikomu się nie udało Nie przesadzaj Wielka powiedziała Natalia i podniosła głowę znad papierów To aspirant Viola Nowakowska pracuje głównie tu w dyspozytorni albo w recepcji Miło mi Marcin zrobił krok w przód i wyciągnął rękę do nowo poznanej dziewczyny, która kokieteryjnie poprawiła włosy i odwzajemniła gest. Natalia chrząknęła i machnęła jej przed nosem papierami. Powinniśmy coś jeszcze wiedzieć? zapytała przerywając próbę flirtu. Na miejscu jest już prokurator Szramowski razem z patologiem i Bartkiem, odpowiedziała nieco speszona Viola. Adres jak zwykle ma pani na żółtej karteczce. Z Bartkiem, co? skomentowała Natalia z przewrotnym uśmiechem. Pani komisarz, jak zawsze łapy pani za słówka. Dziewczyna zaczerwieniła się lekko. Słówka mają znaczenie, zwłaszcza tu. Ma pani rację, odpowiedziała Wiola i ściszyła głos. Jak zawsze. Dzięki za materiały, rzuciła Natalia, opuszczając dyspozytornie. Winnicki pomachał na pożegnanie Wioli, która zrewanżowała się tym samym, a na jej twarzy pojawił się wielki, promienny uśmiech. Uważaj na nią. Odezwała się Natalia zaraz po wyjściu z dyżurki. Kochliwa jest. Nie jestem zainteresowany, odpowiedział Marcin. Mam narzeczoną. Natali wydał się przekonujący. Przeczytam to Wałcie. Uniosła dokumenty tak, aby zobaczył ile ich jest. Chcesz kierować? z nasz Kraków? Chcę i znam. Pochodzę z dziada pradziada z Krakowa. Wyjęła z kieszeni marynarki kluczyki do auta. To łap. Rzuciła je tak, aby Marcin nie miał problemu ze złapaniem. Jedziemy na Sławkowską. Przed budynkiem minęło ich kilku policjantów, którzy z zaciekawieniem przyglądali się młodemu chłopakowi stojącemu obok Gwiazdowskiej. Dla każdego, kto ją znał, było zaskoczeniem, że ktoś jej towarzyszył. Natomiast jej nie interesowało to zaciekawienie. Nie czuła potrzeby informowania całej komendy, że od dziś nie pracuje sama. Nie widziała w tym nic sensacyjnego. To nasze. Wskazała partnerowi białą kiję City i zajęła miejsce z przodu od strony pasażera. Marcin wsiadł i odpalił auto. Jedziemy na gwistkach, wydała dyspozycję. Jeśli jest już tam prokurator Szramowski, to uruchomiła mu się nerwica natręstw. Nasłuchamy się wielu ciekawostek na swój temat. Marcin wyciągnął z nóg koguta i umieścił go na dachu, po czym włączył sygnał. Gdy ruszyli, natalia zaczęła nagłos czytać informacje o dodatce. Maria Magdalena Markowska lat pięćdziesiąt. jedna z najbardziej opiniotwórczych dziennikarek z dziedziny kultury. Zajmowała się tematami dotyczącymi kina i telewizji, miała program telewizyjny pod tytułem W Korcu Maku, w którym opowiadała o popularnych ludziach z show biznesu. Napisała kilkanaście książek, każda z nich była na liście bestsellerów, prowadziła bloga o dużej poczytności. Każdy, kto chciał zaistnieć w środowisku, liczył się z jej zdaniem. Była bezwzględna i surowa w ocenach, miała opinię nieugiętej. Chpiła z gwiazd, a sama była jedną z nich, wtrącił Marcin. Znasz ją? Widziałem kilka razy ten jej program. Moja siostra jest blogerką modową i ma aspiracje do zaistnienia w tym świecie. Wyjaśnił, patrząc przed siebie z uwagą. Kim jest Natalia? Nie zrozumiała. Zajmuje się czymś, co ma związek z modą. Nie była na bieżąco z tematami medialnymi, ponieważ nigdy jej ten świat nie interesował. Dużo pracowała a wieczorami z mężem, zwykle oglądała kanały sportowe. Marcin popatrzył na nią z uśmiechem. Nie masz nastoletniej córki, prawda? Nie, mam syna. Ma 15 lat i interesuje się policją. Moja siostra prowadzi stronę internetową, na której umieszcza różne stylizacje. Udziela rad związanych z modą i urodą, reklamuje różne marki odzieżowe. Myśli, że wyznacza nowe trendy w modzie. Wyjaśnił pokrótce, a w jego głosie słychać było lekceważący ton. Ile ma lat? Natalia zaciekawiła się. 23. To jest jej praca? Tak. Można coś na tym zarobić? Czy można zarobić? Wybuchnął śmiechem, ale widząc, że koleżanka nie zrozumiała, wyjaśnił z irytacją: Moja siostra miesięcznie jest w stanie wyciągnąć z tej szopki ponad 10 tysięcy, a bywa, więcej. Wow! My narażamy życie, a niektórzy z nas nie dostają za to nawet połowy tej sumy. Niestety, nowy internetowy świat to kopalnia pieniędzy odpowiedział Marcin. Przy każdym rodzinnym spotkaniu siostra wytyka mi, że wybrałem zawód, w którym najpierw trzeba długo i dużo się uczyć, a potem zarabia się nieadekwatnie do ryzyka i wysiłku. Mimo niekłamanego zainteresowania Natali tym tematem, musieli przerwać rozmowę, ponieważ zaparkowali przed bramą kamienicy na ulicy Sławkowskiej 4. Taśmy policyjne i dwa radiowozy zastawiały wejście do bramy. Na chodniku i na części ulicy zgromadził się tłum dziennikarzy i gapiów. Gdy tylko Natalia i Marcin wysiedli z auta, reporterzy ruszyli w ich stronę z kamerami, dyktafonami i aparatami. Natalina na jej widok zrobiło się gorąco. Za każdym razem, kiedy miała styczność z dziennikarzami, jej życie wywracało się do góry nogami. Wiedziała, że teraz nie dało się ich uniknąć. Co prawda mogła nie przyjąć tej sprawy, Wurblewski zrozumiałby, ale chciała udowodnić, że może normalnie funkcjonować. Reporterzy zaczęli zadawać pytania chórem. Zrobił się chaos i ścisk. Natalia zatrzymała się, poirytowana. Jeśli chcecie jakiejś informacji, to musicie wykazać się większą cierpliwością. Co mamy teraz powiedzieć, skoro nie było nas jeszcze w środku? Teraz możemy tylko potwierdzić, że pani Maria Magdalena Markowska nie żyje, ale w jakich okolicznościach umarła i dlaczego, to dopiero ustalimy. Po tych słowach, ruchem głowy dała Marcinowi znać, aby ruszył za nią. Weszli przez masywną, obskubaną bramę na szarobury dziedziniec. Kamienica od lat nie była remontowana i odświeżana, choć były plany na renowację. Tylko jedne drzwi prowadziły z podwórka do mieszkań, więc weszli przez nie, a potem po starych drewnianych schodach na pierwsze piętro. Lubię takie trzeszczące schody, odezwał się Winnicki. Kojarzą mi się z dzieciństwem, kiedy razem z siostrą odwiedzaliśmy dziadka na Floriańskiej. Natalia uśmiechnęła się do niego, ale nie zdążyła nic powiedzieć, bo już wchodzili do mieszkania dziennikarki. Na każdym piętrze w kamienicy były dwa mieszkania. Jak to bywa w starych krakowskich budynkach w okolicach Rynku Głównego, drzwi do mieszkań były wysokie i masywne. Teraz tylko jedne były otwarte, więc Natalia i Marcin weszli do środka. Długim przedpokojem ruszyli na wprost do pomieszczenia, skąd dochodziły głosy rozmów. Gdy tylko znaleźli się w środku wielkiego i wysokiego pokoju, usłyszeli prokuratora Szramowskiego. Brawo, gwiazda! był wyraźnie poirytowany. Dobrze, że nie przyjechałaś jeszcze później, bo by ci zostało pozamiatać, ile można czekać. Zdaje się, że został pani przedstawiony priorytet sprawy. Też miło pana ponownie spotkać, jak zawsze serdeczny i uroczy, odpowiedziała Natalia, szukając wzrokiem ofiary. Jednak wielkość pokoju nie pozwalała na szybką lokalizację zwłok. Co za młoko, zciągnie się za panią? Zapytał Szeramowski, nie zmieniając tonu. To mój partner, aspirant Marcin Winnicki, odpowiedziała, nie przestając się rozglądać. Było tam wiele osób. Marcin ukłonił się grzecznie, a prokurator zmierzył go wzrokiem. Młody, wygrałeś los na loterii, możesz pracować z najlepszą z najlepszych, <grytanie> powiedział cynicznie. Wiem i dlatego nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy, odpowiedział uprzejmie, ale dosadnie, Marcin. Natalia spojrzała w jego stronę i uśmiechnęła się lekko, a on to odwzajemnił. Winnicki, winnicki, zamyślił się prokurator. Czy ty przypadkiem nie jesteś tym ulubieńcem profesora Zyberta, który ciągle mu towarzyszył na miejscach zbrodni, jak staruszek jeszcze pracował? Zgadza się, odpowiedział spokojnie Marcin. Natalia zaczęła im się przysłuchiwać. Uznała, że nie będzie się wtrącać, bo może dowie się czegoś o nowym partnerze. Poza tym widziała, że Winnicki dobrze sobie radzi w tej konfrontacji. Ta, w głosie prokuratora wyczuwało się złośliwość. Zybert potrzebował mieć ze sobą młody umysł, bo jego zaczynał już wtedy szwankować. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią, gdyż profesor Zybert jest do dziś cenionym biegłym w dziedzinie kryminalistyki, a o panu jeszcze nie słyszałem. Odgryzł się Winnicki. Natalia w myślach biła brawo nowemu partnerowi. Uważała, że prokurator jest zbyt przereklamowany i wiele spraw udało mu się wygrać tylko dlatego, że miał szczęście do ludzi, z którymi pracował. Ej, młody, nie pozwalaj sobie! rzucił z wyraźnym zdenerwowaniem Szeremowski. Otworzył usta, by coś jeszcze powiedzieć, ale Natalia mu nie pozwoliła. Powie nam pan w końcu, gdzie jest ten ważny trup? zapytała, bo opóźnia pan czynności. Tu! usłyszała z głębi pokoju głos Maksymiliana Opalińskiego, patologa. Lubiła współpracować z tym łysawym mężczyzną w średnim wieku. Znali się od piętnastu lat i rozumieli niemal bez słów. Natalia skinęła głową na Marcina, który ruszył za nią, zostawiając nabuzowanego wściekłością prokuratora. Patolog pokazał im ciało. Natalia nie była w stanie przez chwilę wydobyć z siebie głosu. O cholera! zareagowała wreszcie. Wow! zawtórował jej Marcin. Ciekawe. Natalia spojrzała na zwłoki. Maria Magdalena Markowska siedziała w dużym, starym stylowym fotelu. Wyglądała dystyngowanie. Fryzurę miała ułożoną idealnie, niczym Anna Windor. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby żyła, ale było inaczej. Jedno jej oko było zupełnie niewidoczne, ponieważ w oczodół wbity był elegancki nóż do papieru. Musiał być wytknięty głęboko, gdyż na zewnątrz widoczna była tylko jego rękojeść. Drugie oko dynatka miała nadal otwarte, ale było ono już zmatowione. Na policzku, nad którym w oko był wbity nóż i na białym jedwabnym szlafroku była widoczna zaschnięta cienka stróżka krwi. Dziennikarka wyglądała, jakby czekała, aż ktoś za chwilę poda jej filiżankę z herbatą. Zadziwiająco naturalna pozycja, jak gdyby usiadła i zastygła z nożem wokół. Nigdy nie spotkałem się z takim morderstwem, stwierdził patolog. Nie wiedziałem, że jest to w ogóle możliwe. Niewiele jeszcze mogę powiedzieć, co konkretnie było powodem zgonu. Czy krwawienie wewnątrzczaszkowe, czy uszkodzenie mózgu, czy może nóż dotarł aż do rdzenia, to wszystko po sekcji. Nóż przeszedł na wylot? Zapytała Natalia. Na wylot nie. Może do papieru nie są takie długie, ale jak na miejsce, w które trafił, na pewno narobił sporo szkód w czaszce. Wyjaśnił Opaliński. A umiesz przynajmniej określić czas zgonu? Natalia przyjrzała się bliżej twarz dynatki. Biorąc pod uwagę zmiany pośmiertne, przypuszczam, że zgon nastąpił między drugą a 24, odpowiedział patolog bez wahania. Wskazują na to plamy opadowe, temperatura ciała i zeszczywnienie. Są inne obrażenia poza tym nożem? pytała dalej Natalia, a Marcin starał się obejrzeć ciało z każdej możliwej strony, niczego nie dotykając. Patolog bacznie go obserwował. Nie, odpowiedział. Zdecydowanie ten nóż jest narzędziem zbrodni. Masz pewność, że to zabójstwo? zapytała patologa ale odpowiedział Marcin Bez dwóch zdań sama by sobie w taki sposób noża nie wbiła. Spokojnie możemy wykluczyć samobójstwo, tak jak nieszczęśliwy wypadek bo wpaść na taki nóż przypadkowo i umrzeć w takiej pozycji to mało realna wersja. Siła, z jaką ktoś wbił jej ten nóż w oko musiała być spora. Opaliński potakująco kiwał głową. Max, właśnie masz okazję poznać mojego nowego partnera odezwała się Natalia aspirant Marcin Winnicki. Nie wiem, jak to zrobiłeś, kolego, ale dbaj o to partnerstwo, bo w tym wydziale nie dostaniesz nikogo lepszego powiedział Opaliński, a Marcin pokiwał głową ze zrozumieniem. Skoro mamy pewność, że było to zabójstwo, to ruszajmy dalej. Stwierdziła Natalia i zwróciła się do dwóch policjantów, którzy stali przy ścianie przed drzwiami do pokoju. Są jacyś świadkowie? Ktoś coś wie lub widział? Podobno byliście tu jako pierwsi. Nas zawiadomiła asystentka denatki Dagmara Skalska – odpowiedział jeden z policjantów. Gdzie ona jest? Zapytała Natalia, rozglądając się ponownie po pokoju. W kuchni nie mogła tu dłużej być, bo cały czas histeryzowała. Niewiele udało się z niej wydobyć. Wyjaśnił drugi wskazując z drzwi na korytarz. Natalia ruszyła w tamtą stronę. Kto jak kto, ale asystentka może sporo wiedzieć, więc to od niej należało rozpocząć śledztwo. W krok za nią ruszył Marcin, ale oboje zostali zatrzymani przez prokuratora szremowskiego. A wy dokąd? Nawet ci tu dobrze nie rozejrzeliście. Może to ja mam za was zrobić. Pokazał pan z asystentką ofiary, która siedzi sama w kuchni? Zapytała Natalia, ale nie czekała na odpowiedź. Myślę, że nie, dlatego proszę nam pozwolić wykonywać naszą pracę. Jej wiedza może okazać się kluczowa dla sprawy. A pana bym prosiła, aby pan niczego nie ruszał, chyba nie muszę przypominać o sprawie Rudego. My wiemy, co robić, a pan? Odgryzła się i wyszła na korytarz w poszukiwaniu kuchni. Marcin ruszył za nią. Sprawa Rudego? Zapytał z zaciekawieniem, choć bardziej tym, co opowie mu Natalia, niż samą sprawą. Czytał o niej i mniej więcej wiedział, co się wydarzyło, ale chciał znać stanowisko partnerki. Jakiś czas temu Rudy był znanym w Krakowie dealerem. Pewnego dnia został znaleziony w kwadracie z kulką w głowie. Przyjechaliśmy dużą ekipą na miejsce zdarzenia. Szrama też już był, zaczęliśmy oględziny, aż w pewnej chwili usłyszeliśmy, że dzwoni telefon komórkowy Denata. Wszyscy zaczęli go szukać, ale niestety jako pierwszy znalazł go szrama. Bez rękawiczek, bez konsultacji z nami. Podniósł aparat z dywanu i odebrał. Zrelacjonowała szybko. Żartujesz? Tak by nawet się nie zachował amator. Każde dziecko wie, że na miejscu zbrodni nie dotyka się niczego bez rękawiczek. Szczerze się zdziwił tym, co usłyszał, gdyż w aktach nie było słowa o tym karygodnym błędzie prokuratora. Spieprzył nam sprawę, nad którą pracowaliśmy razem z narkotykowymi przez pół roku. Grupa Marlona, którą rozpracowywaliśmy, nagle zapadła się pod ziemię. Spłoszył dostawców, zatarł ślady. I jeszcze na nas chciał zrzucić winę. Były podejrzenia, że dlatego tak się zachował, bo miał układ z krakowskim Pablem Escobarem. A tak było? Przystanęli na chwilę. Gdzie tam one za Nadaje się tylko do tego, aby gębę w telewizji pokazywać, a nie układać się z kimś, kto mógłby mu w akcie niezadowolenia oszpecić tę przystojną buźkę. Palant, dokończyła, ruszając przed siebie. W konsekwencje? Mieliśmy ranę jak w ruskim czołgu, na wszystkich frontach, odpowiedziała. Przez niego moja nie straciło pracy kilku świetnych policjantów i ja. Narkotykowi są na niego cięci. Przez rok bujaliśmy się po sądach. Mój mąż był u kresu wytrzymałości, bo ciągle mnie nie było. Albo praca, albo sąd. W końcu udało im się znaleźć przestronną kuchnię. Weszli do środka. Od progu zobaczyli, że na solidnym drewnianym stołku przy potężnym stole, który wyglądał na zabytkowy, siedziała samotnie, bez ruchu Dagmara Skalska, czarnowłosa kobieta w wieku może trzydziestu lat. Natalia podeszła do niej i dotknęła jej ramienia. Skalska wzrygnęła się i popatrzyła na nią mętnym wzrokiem miała czerwoną twarz i opuchnięte oczy od płaczu. Dzień dobry, jestem komisarz Natalia Gwiazdowska, a to jest mój partner, aspirant Marcin Winnicki. Chcieliśmy z panią porozmawiać o pani pracodawczyni. Już rozmawiałam z policją, zaczęła kobieta płaczliwym głosem. Mówiłam, że mnie nie było tu od wczoraj, od piętnastej. Pani Maria powiedziała, że mnie już nie będzie potrzebować i mogę iść, więc poszłam. Chcielibyśmy porozmawiać z panią o pani Markowski tak ogólnie, jaka była, czy miała wrogów, kontynuowała Natalia. Czy miała wrogów? Chyba pani żartuje. Dagmara spojrzała na nią ze łzami w oczach. Nie, nie żartuję. Natalia zatrzymała na niej wzrok. Nie znałam pani Markowskiej, więc będę wdzięczna, jeśli nam pani o niej opowie. Jaką osobą była, jaki wiodła styl życia. Co tu dużo mówić? Dagmara wzięła głębszy oddech. Pani Maria miała samych wrogów. Pisała o ludziach i surowo ich oceniała. To się wielu osobom nie podobało, zwłaszcza tym, których krytykowała. Pani Maria mogła jednym programem czy wpisem na blogu kogoś wynieść na piedestał medialny lub go z niego zrzucić na zawsze. Każdy, kto zaczynał występy w kinie czy w telewizji, był ciekawy tego, jak ona go oceni, co o nim powie. Jej słowo to było być albo nie być w tym świecie. Przez nią wiele osób musiało zmienić plany zawodowe, dlatego gdybym miała stworzyć listę wrogów i przyjaciół, to obawiam się, że ta pierwsza byłaby bardzo długa. To zacznijmy od wrogów z ostatniego okresu. Czy niedawno ktoś konkretny zaszedł jej za skórę wyjątkowo dotkliwie? zapytał Marcin. Zapewne. Skalska chlipnęła w chusteczkę. Ostatnio pisała książkę, która miała ujawnić prawdę o życiu kilku znanych osób. Do napisania jej natchnęła ją przykra konfrontacja z jedną medialną parą to było pół roku wcześniej. Ci ludzie tak ją poirytowali, że postanowiła napisać prawdę o nich i im podobnych postanowiła zdemaskować największych kłamców z show biznesu. Czy ktoś jeszcze wiedział o tej książce, lubią czytał? zapytał ponownie Marcin. Wiedzieć to wiedzieli wszyscy, ale nikt nie wiedział, kto konkretnie jest jej bokaterem, mówiła asystentka z przejęciem. A czytać to nikt jeszcze nie czytał, nawet ja. Pani Maria nie miała w zwyczaju dawać do czytania nieukończonych prac, ale wiem, że na dniach miała ją oddać do wydawnictwa. Gdzie możemy tę książkę znaleźć? drążył Marcin. Jest w laptopie pani Marii, nie drukowała jej. Nagmara wytarła mokre policzki brudną od makijażu chusteczką. A gdzie ten laptop? Odezwała się zniecierpliwiona Natalia. Zwykle jest na biurku przy oknie za fotelem pani Marii. Asystentka ponownie wybuchła płaczem. Proszę tu zostać, nakazała Natalia. Pójdziemy do komputera i zaraz będziemy z powrotem. Wrócili do pokoju, gdzie cały czas jeszcze znajdowało się ciało denatki. Opaliński chciał je zabezpieczyć do transportu jak najdokładniej, więc Bartek Otwocki, fotograf, robił zdjęcia oddzielnie każdej części ciała. Szramowski zmierzył ich wzrokiem, ale tym razem nie uraczył żadnym ze swoich komentarzy. Minęli go bez słowa, a potem fotel z denatką, wedle instrukcji skalskiej. Podeszli do biurka i zaczęli się rozglądać, ale laptopa nie było ani na nim, ani pod nim, ani na licznych półkach. Czy ktoś widział laptopa denatki? zawołała Natalia. Jest w nim nieukończona książka, która może być ważnym dowodem w sprawie. Dwóch policjantów i bartek fotograf pokręcili przecząco głowami. Od godziny fotografuję tu wszystko, co widać, ale na taki sprzęt nie trafiłem, odpowiedział Otwocki. Marcin włożył jednorazowe rękawiczki i ruszył w stronę wysokich regałów z książkami. Widział tam kilka luk, więc uznał, że warto je przeszukać, bo być może denatka tam schowała komputer, skoro zawierał treści, których tak pilnie strzegła. W tym samym czasie Natalia przeglądała materiały i zdjęcia leżące na biurku oraz te przypięte do korkowej tablicy. Ani lakoniczne notatki, ani zdjęcia poszczególnych osób nic jej nie mówiły, więc tylko mogła się domyślać, że mogli to być ludzie, o których pisała dziennikarka. Na regałach są tylko książki, laptopa nie ma, powiedział po chwili poszukiwań Marcin. Zabrał go morderca. Może po to przyszedł, zastanawiała się głośno Natalia. Czy treść książki może zawierać coś, za co można zabić? Odezwał się patolog. Jeśli jej treść mogłaby zrujnować komuś wygodne życie i doprowadzić do tego, że musiałby porzucić ekskluzywną egzystencję na rzecz zwykłej pracy, to myślę, że jest to realne, powiedział Marcin. Wszyscy spojrzeli na niego z zaciekawieniem, więc to zmotywowało go do rozwinięcia wypowiedzi. Od kilku lat obserwuję, co wyczynia moja siostra, chcąc dostać się na medialną imprezę. Po drodze opowiadałem Natalii, że znalezienie się w show biznesie to często możliwość zarobienia dużych pieniędzy niewielkim nakładem pracy. Kto by chciał oddać bez walki luksusowe życie? Rozejrzał się po zgromadzonych. Jeśli jest tak, jak mówisz odezwał się Opaliński to nie jestem już tak zdziwiony tą zbrodnią. Nie dla takich korzyści ludzie zabijają. Marcin, możesz tu podejść? poprosiła Natalia. Znasz tu kogoś? Winnicki stanął przed biurkiem i przebiegł wzrokiem po rozrzuconych zdjęciach. Następnie spojrzał na te przypięte do korkowej tablicy. Tu jest modelka, a tu prezenterka, zaczął wskazywać palcem. A tutaj taka, co nie wiadomo co robi, ale jest znana, bo jest ładna. Mówił nie odrywając wzroku od zdjęć. Reszty nie znam, ale możemy zapytać asystentkę. Możemy też zapytać swoją siostrę. Z doświadczenia zakładam, że powie nam więcej niż asystentka. Myślę, że Skarska nie będzie chciała powiedzieć wszystkiego z samego faktu, że jesteśmy z policji. Moja siostra uwielbia być w centrum uwagi i będzie zachwycona, mogąc opowiedzieć wszystkie plotki o tych ludziach. Świetnie, to zabieramy te materiały i najpierw wracamy do Skalskiej poleciła. Bartek, zrobiłeś tu już zdjęcia? Tak, pani komisarz, możecie wszystko zabierać odpowiedział fotograf. Zaczęli pakować zdjęcia i notatki do pojedynczych worków nad dowody. Natalia miała cichą nadzieję, że jeśli morderca jest też złodziejem i przyszedł po książkę, to może w akcie ciekawości dotknął też materiałów. W milczeniu obserwował ich Szramowski, nie odzywał się, gdyż strach o to, że Gwiazdowska ponownie wspomni przy wszystkich o sprawie Rudego sprawił, że wolał się trzymać teraz od niej z daleka. Po zabezpieczeniu wszystkiego wrócili do kuchni. Pani Dagmaro, zaczęła Natalia, czy pani Maria mogła gdzieś schować laptopa? Nie, nigdy go nie chowała, nie było takiej potrzeby. Tu do niej nikt nie przychodził, jeśli miała jakieś spotkania, to umawiała się na mieście. Mieszkanie było jej twierdzą. Wpuszczała tu tylko mnie i czasem panią Lasocką z naprzeciwka, były koleżankami od bardzo dawna. Obie wychowały się w tej kamienicy, referowała Skalska. A co się stało? Nie ma komputera na biurku? No właśnie, nie ma ani na biurku, ani między półkami, ani nawet w szufladach wyjaśnił Marcin, przyglądając się asystentce. To niemożliwe, pani Maria nigdzie go nie wynosiła, miała swoje przyzwyczajenia. Może morderca go zabrał, prędzej czy później i tak wypłynie, jeśli jego zawartość ma dla kogoś jakąkolwiek wartość, odpowiedziała Natalia. Wartość? Tam są wszystkie informacje, które pani Maria zbierała na temat ludzi z show biznesu. Od trzech lat prowadziła dziennik. Ktoś, kto ma komputer, może nieźle się wzbogacić. Myślę, że nie jeden celebryta zapłaci dużo, byle pewne wiadomości nie wyszły na światło dzienne. Informacje o skradzionym laptopie roześlemy do lombardów i paserów, zdecydowała Natalia. A tymczasem proszę nam powiedzieć, czy ci ludzie mogli być bohaterami tej książki? Rozłożyła przed asystentką zabrane wcześniej zdjęcia. Dagmara zaczęła im się przyglądać i po chwili powiedziała: Po pierwsze, jestem przekonana, że jeśli morderca zabrał komputer, to wiedział, co tam jest, więc nie odda go do lombardu. Nie po to go ukradł. A po drugie, wskazała palcem na zdjęcie przedstawiające starszą kobietę z młodszym mężczyzną, na pewno pisała o nich. To ci ludzie wtedy tak poirytowali panią Marię. Katarzyna Kuligowska i Piotr Stankiewicz oboje są aktorami. Spojrzała na kolejne zdjęcie. Myślę, że ci też znaleźli się w książce. Wskazała elegancko wyglądającą parę w średnim wieku. To małgorzata i radosław zawadzce. Ona jest prezenterką telewizji śniadaniowej, a on rajdowcem. Przerwała, aby wysmarkać nos i przeniosła palec na kolejną fotografię. Tu jest projektant mody Dawid Rowiński, obok stoi jego przyjaciel fotograf Marcin Bromski, a biust wypina modelka Joanna Kamińska. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Skwitowała złośliwie. Nie lubię ich, pani? Zapytał Marcin. A co tu lubić? Egoiści nastawieni tylko na własne hedonistyczne uciechy. Wszystko co robią, robią na pokaz, a w czterech ścianach to zwykłe kurestwo. Przerwała na chwilę. Tak mówiła pani Maria. Czyli pani ich osobiście nie zna, wtrąciła się Natalia. Byłam tylko asystentką pani Marii. Pracowałam głównie tu w domu. W większości ludzi, o których mówiła czy pisała, nie poznałam osobiście. Niestety poza identyfikacją kto jest kim, to nie będę umiała państwu powiedzieć, co pani Maria na nich miała. Wiem tylko tyle, że zanim zaczęła pisać, zrobiła o każdym dokładny wywiad. Pani Maria była osobą dyskretną i z klasą. Rzadko zdarzało jej się plotkować. Nawet mnie nie mówiła wszystkiego. No dobra, powiedziała Natalia. Wróćmy do identyfikacji. Kto jeszcze z tych zdjęć według pani mógł się znaleźć w jej książce? Po chwili milczenia Skalska wskazała kolejną fotografię. Sebastian Jankowski, aktor młodego pokolenia. Wiem, że pani Maria była nim zawiedziona, bo Chłopak według niej ma ogromny talent, ale dał się pokierować złym doradcom i jego kariera po kilku znakomitych rolach poszła we wstecznym kierunku. Pani Maria z nim rozmawiała oraz przeprowadziła prywatne śledztwo na jego temat i to, co odkryła, mocno ją poruszyło. Ale jak mówię, szczegółów mi nie przekazała. Ponownie nastała cisza. Po minucie Skalska jeszcze raz sięgnęła do zdjęć. Jestem pewna, że w książce opisała Edytę Szymańską i Dorotę Majewską, dwie zwalczające się od dziesięciu lat diwy muzyki pop, niczym Betty Davis i Joan Crawford, w Złotej Jerzy Hollywood. Spojrzała na Natalię i Marcina i dodała z uszczypliwością, dość niefortunnie się Państwu trafiła ta sprawa. Jak widzę świadki na telewizji czy show biznesu jest wam kompletnie obcy. Zanim pojmiecie, kto z kim i dlaczego, to minie sporo czasu. Proszę się nie gniewać, ale dla większości policjantów ten świat jest obcy i nieznany odparła Natalia. I szczerze mówiąc, nie czuję z tego powodu żalu. My na co dzień obcujemy ze śmiercią i makabrą, więc rodzaj problemów i rozrywki w świecie, o którym pani opowiada, jest dla nas mało zajmujący. Naszą codziennością rządzą sprawy życia lub śmierci to w dosłownym rozumieniu. Zapewniam jednak panią, że aby rozwiązać sprawy morderstwa, nie musimy być fanami show biznesu. Morderstwo to morderstwo. Ze wszystkimi tymi osobami można porozmawiać tylko w Warszawie. Wtrącił Marcin, aby złagodzić niemiłą atmosferę. Skalska spojrzała na niego i odpowiedziała, jakby robiła mu łaskę. Można powiedzieć, że macie szczęście, bo właśnie wczoraj zaczął się dziesięciodniowy zjazd gwiazd i medialnych osobowości w Krakowie. Pani Maria miała być na nim honorowym gościem. Faktycznie jesteśmy szczęściarzami, rzuciła kpiąco Natalia. A gdzie ten zjazd się odbywa? Tu, na rynku, w różnych instytucjach związanych z kulturą. Większość celebrytów nocuje w Pałacu Bonerowskim. A pani jaki miała kontakt z pracodawczynią? zapytała znienacka Natalia. Dobry, odpowiedziała Dagmara bez namysłu. Znałam swoje obowiązki, wykonywałam je i to pani Marii wystarczało. Była mi asystentką od pięciu lat. Uczyłam się od niej dziennikarstwa, bo kiedyś zamierzam się tym zajmować. Praca u niej była dla mnie ogromną szansą, która teraz przepadła. Ponownie wybuchła płaczem. Natalia już jej nie słuchała. Myślami była przy kolejnym etapie pracy. Wiedziała, że dziś więcej nie wyciągnął od asystentki. Nie zamierzała jednak jeszcze jej odpuszczać i w odpowiednim momencie planowała dopytać o kilka spraw z życia Markowskiej. Proszę nie wyjeżdżać z Krakowa, powiedziała. Jeszcze będzie nam pani potrzebna. Może pani wracać do domu, odpocząć. Zebrała ze stołu zafoliowane zdjęcia i notatki, a następnie odezwała się cicho do Marcina. Zadzwoń do siostry i zapytaj, kiedy możemy wpaść. Marcin umówił się z siostrą, że przyjadą do niej za godzinę, więc mieli trochę czasu, aby porozmawiać z sąsiadką Markowskiej. Zapukali do masywnych, wysokich drzwi mieszkania naprzeciwko. Po krótkiej chwili otworzyła im elegancka kobieta po pięćdziesiątce. Pani Barbara Lasocka? Zapytała Natalia Tak odpowiedziała podejrzliwie kobieta A kto pyta? Policja, komisarz Natalia Gwiazdowska i aspirant Marcin Winnicki. Jesteśmy z Wydziału Kryminalnego. Chcieliśmy porozmawiać o pani Marii Magdalenie Markowskiej. Natalia pokazała odznakę, Marcin również. Lasocka przyglądała się im chwilę, po czym otworzyła szerzej drzwi do mieszkania. Proszę wejść, powiedziała. Co się stało? Od rana dużo się tu dzieje, a wczoraj wieczorem u Marysi było zaskakująco głośno. Zaskakująco głośno. Zareagował Marcin, rozglądając się dookoła. Układ mieszkania był lustrzanym odbiciem mieszkania Markowskiej, ale to było urządzone w nowoczesnym stylu. Musiało niedawno przejść generalny remont. Zwykle w kamienicy jest cicho i spokojnie, odpowiedziała Lasocka. Mieszkają tu ludzie starsi i stateczni, dlatego gdy słychać jakieś głosy na klatce schodowej, to wszyscy o tym wiedzą. Wprowadziła ich do pokoju na końcu korytarza. Napijecie się państwo czegoś? Zapytała z uśmiechem. Nie, dziękujemy. Natalia odwzajemniła uśmiech, po czym spoważniała. Pani Barbaro, zaczęła spokojnie. Maria Markowska została wczoraj w nocy zamordowana. Lasocka zszokowana usiadła na krześle. Jak to? Została zamordowana przez kogo, dlaczego? Tego jeszcze nie wiemy, więc liczymy, że nam pani pomoże. Zrobię, co mogę o, oczywiście, pokręciła głową i zapatrzyła się gdzieś przed siebie. Boże, jak to możliwe? Czy pamięta pani coś z tych wczorajszych hałasów? Odezwał się Marcin. Widziała pani kogoś? Lasocka jakby go nie słuchała, tylko zaczęła głośne rozmyślania. Marysia mówiła, że ta książka może być jej gwoździem do trumny. Ale myślałam, że ona tak tylko w przenośni mówi. – Wie pani, o czym pisała i dlaczego czuła się zagrożona? – zapytała Natalia, licząc, że tym razem kobieta odpowie. – Pisała o znanych ludziach. Niewiele mi opowiadała o zawodowych sprawach. Czasem coś wspomniała o tych, których znałam z seriali. Generalnie Marysia nie lubiła mówić o pracy, była już nią zmęczona. Prowadziła program, pisała to, co miała zakontraktowane, a poza tym już marzyła o oderwaniu się od tego świata. Zawsze mówiła, Basiu, nawet sobie nie wyobrażasz, jacy ci ludzie są okropni. Jeden drugiemu nóż by wbił w plecy, jakby mógł dzięki temu zyskać coś dla siebie. Pieprzenie egoiści i narcyzy. Natalia z Marcinem kiwali głowami ze zrozumieniem. Czy możemy wrócić do tych wczorajszych hałasów? Natalia ponownie podjęła próbę. O której pani coś usłyszała? Lasocka zrobiła skupioną minę i odpowiedziała nad wyraz szybko. Pierwszy raz to tak po dziewiętnastej trzydzieści. Usłyszałam podniesione głosy i trzaśnięcie drzwi w mieszkaniu Marysi. Spojrzałam przez okno i zobaczyłam wybiegającą kobietę. Nie widziałam jej twarzy, ale... O ile się nie mylę, była blondynką. Zdziwiło mnie to, bo tak gburowata asystentka wyszła wczoraj dość wcześnie, a zwykle po jej wyjściu już nikt nie odwiedzał Marysi. Gburowata asystentka? Zaciekawił się Marcin. Nie poznaliście jej? Kruczo czarne włosy, drobna budowa, buzia przeciętna. Zdaje się, że nazywa się Skalska. Taka pyskata gówniara, odpowiedziała Barbara. Rozmawialiśmy z nią przez chwilę, ale była w słabej formie. Śmierć pani Marynią wstrząsnęła, wyjaśnił Marcin. Był zdziwiony, gdyż na nim Dagmara zrobiła normalne wrażenie. Trele morele, niech pan w to nie wierzy. Dziewczyna pracowała dla Marysi, bo chciała na jej plecach się wybić, powiedziała stanowczo Lasocka. Marysia wiele razy mi mówiła, że wie, co mała kombinuje i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, dlaczego tak długo z nią wytrzymuje. Marysia jej nie dopuszczała do żadnych ważnych informacji, bo przypuszczała, że dziewczyna może się pokusić o sprzedaż prywatnych wiadomości plotkarskim mediom. Mała może być wstrząśnięta, ale tylko dlatego, że straciła szansę na wygodne życie. To dlaczego pani Maria tak długo ją trzymała? Zapytał Winnicki. Mała wykonywała wszystkie polecenia bez szemrania. Udawała wiernego psa, bo myślała, że coś z tego będzie miała, prócz pensji. Wyjaśniła sąsiadka. E, wróćmy do hałasów, wtrąciła się Natalia. Czy po wyjściu tamtej kobiety coś jeszcze się działo? Niedługo potem ponownie zaczął się gwar, znowu trzaskały drzwi, mówiła z przyjęciem Lasocka, ale tym razem nie zdołałam zobaczyć, kto to był, stwierdziła ze smutkiem. A po dwudziestej usłyszałam kroki na klatce, więc podeszłam do Judasza, ale zobaczyłam tylko jak drzwi mieszkania Marysi zamykają się za jakąś postacią, ale kiedy wyszła i czy wyszła, to już nie słyszałam. Możliwe, że zasnęłam. A czy pani Maria miała jakąś rodzinę, męża, dzieci, kogoś, kto ją odwiedzał? Natalia chciała ustalić jak najwięcej szczegółów, bo zorientowała się, że Lasocka jest tym typem sąsiada, który wie, co dzieje się dookoła. Męża nie miała. Narzeczony był, ale ze 30 lat temu. Niestety zginął realizując reportaż dla telewizji. Był od Marysi starszy o 10 lat. Stanowił dla niej rodzaj mentora w świecie dziennikarstwa. Jego śmierć to była dla niej prawdziwa tragedia. Nigdy potem już się z nikim nie związała, nie chciała. Póki żyli jej rodzice, to tu z nią mieszkali, ale od jakichś 6 lat była całkiem sama. Nie mówiła o żadnej rodzinie. Marysia była specyficzną osobą. Dla innych może trudną w kontaktach, ale uczciwą i prawą. Nie wiem, jak przetrwała w tym plugawym świecie show biznesu. Znałyśmy się od dziecka, dla mnie to. Wielka strata. Bardzo nam przykro, rzuciła Natalia. Dziękujemy za wszystkie informacje, powiedział Marcin. Jeśli będziemy jeszcze czegoś potrzebować, to pozwolimy sobie do pani zapukać. Natalia zobaczyła, że Barbara Lasocka lekko się zaczerwieniła i trochę ją to rozśmieszyło. Choć w myślach przyznała, że Marcin jest chłopakiem pełnym uroku, charyzmy i zapewne nigdy nie cierpiał na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. – Oczywiście, zapraszam – odpowiedziała Lasocka delikatniejszą barwą głosu. Natalia z Winnickim wrócili na chwilę do mieszkania Markowskiej, aby pożegnać się z kolegami – Max, widzimy się później, Bartek, zgłoszę się po zdjęcia zawołała od progu, po czym odwróciła się do prokuratora. Wrócimy tu jeszcze. Szeromowski tylko wzruszył ramionami. Zeszli do auta. Przed bramą kamienicy nadal czatował tłum reporterów, ale oboje uznali, że nie jest to jeszcze czas na podawanie wiadomości mediom. Dlatego minęli dużą grupę dziennikarzy, mówiąc bez komentarza. W drodze na spotkanie z siostrą Marcina, Natalia w aucie analizowała zdobyte informacje. Doszła do wniosku, że mają mało konkretów, a jedynym sensownym punktem zaczepienia jest skradziony laptop. Przypuszczała, że czeka ich znacznie więcej pracy niż się spodziewała. Wejście w świat, który opiera się na oszustwie, będzie wymagało od nich podwójnej czujności. Trzeba będzie jeszcze raz porozmawiać ze Skalską, stwierdziła. Może to ona zabrała laptopa? A teraz gra przed nami głupią. Sama mówiła, że zawartość komputera jest cenna. Może przyszła rano do mieszkania, zobaczyła trupa Markowskiej i stwierdziła, że skoro właśnie skończyła się jej dobra robota, to musi na czymś zarobić i zabrała źródło wiedzy tajemnej. Przydałoby się dorobić jej ogon. Jeśli ma laptopa, to może chcieć wykorzystać informacje w nim zawarte, a przecież ma teraz tych wszystkich ludzi pod nosem w Krakowie. Wydedukował głośno Winnicki. Po spotkaniu z twoją siostrą załatwię sprawę ogona. Przez chwilę milczeli. Nie chcę cię uprzedzić, odezwał się nagle Marcin, że moja siostra jest nietypowa, zwłaszcza z wyglądu. Mówi, do rzeczy jest inteligentna i bystra, ale wygląda, jakby z cyrku się urwała. Nie przejmuj się, niejedno już widziałam. Natalia uśmiechnęła się. Jej wiedza jest nam potrzebna, a nie styl. Siostra Marcina mieszkała w tarasach wiślanych. Miała tam własny apartament. Przy szlabanie pokazali ochroniarzowi legitymacje służbowe i wjechali na teren osiedla. Zośka kupiła mieszkanie za pieniądze z bloga. Jest ono duże i ekskluzywne. Powiedział Marcin, znowu próbując przygotować Natalię na zaskoczenie. Nie stresuj się, obiecuję, że po spotkaniu z nią nie rzucę pracy w policji na rzecz bloga z Moną. <grym> się> Zaśmiała się. Marcin na domofonie wybrał numer mieszkania, a potem jego siostra otwierała im kolejne drzwi. Twierdza, skomentowała z uśmiechem Natalia. E, przypomnij mi, jak ona ma na imię? Zosia, ale woli, aby zwracać się do niej, pinki red, wyjaśnił Winnicki i dostrzegł pytające spojrzenie Gwiazdowskiej. Zaraz sama zobaczysz. Wjechali windą na trzecie piętro i stanęli przed drzwiami, na których widniała fikuśna wizytówka z napisem Zofia Winnicka. Marcin nacisnął dzwonek. Rozległ się melodyjne dźwięki, po kilku sekundach drzwi otworzyła młoda dziewczyna. Natalia od razu utkwiła wzrok w jej dwukolorowej fryzurze. Jej włosy były równo podzielone na dwie części – różową i czerwoną. Nie było wątpliwości, skąd się wziął jej pseudonim. Natalia chwilę przyglądała się jej w milczeniu. – A nie mówiłem? – szepnął Marcin. – No co tak stoicie? – odezwała się Zosia. – Wchodźcie! Pinkie Red miała mocny makijaż w ostrych kolorach, a jej ubranie, jak wspominał wcześniej Marcin, rzeczywiście mogło świadczyć o tym, że uciekła z cyrku. Nic do siebie nie pasowało. Każda rzecz była z innej parafii: kolory, wzory, materiały. Całość tworzyło wrażenie kiczowatości. Dziewczyna przystanęła na środku przedpokoju, więc Natalia miała szansę obejrzeć ją ze wszystkich stron. I z każdym nowym spojrzeniem uśmiechała się coraz bardziej. Może ubranie blogerki było nieskładnym miksem, ale dzięki temu zyskiwała sympatię. Jestem Pinkie Red. Wyciągnęła rękę do Natalii. Brat powiedział, że potrzebujecie mojej zawodowej pomocy? Zaszczebiotała melodyjnie. Słyszałam, że królowa Markowska nie żyje, ale dopóki Marcin mi tego nie potwierdził, to myślałam, że to jakiś makabryczny żart. Portale plotkarskie nieustannie kogoś uśmiercają, bo to daje im poczytność. Możesz choć na 10 sekund przestać gadać i dać pani komisarz dojść do głosu? przerwał jej Marcin. W porządku. Natalia uśmiechnęła się do dziewczyny i wyjęła legitymację. Komisarz Natalia Gwiazdowska. Zosia spojrzała na dokument i zwróciła się do Marcina. A ty? Też pokaż. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś przebierańcem? Jak cię skuję, to uwierzysz, odpowiedział ze złośliwym uśmiechem. Oj, ale zrobiło się poważnie? rzuciła pinki Rety z udawanym smutkiem. Siostra, bo sprawa jest poważna. Marcinowi nie było do śmiechu. Ktoś wbił markowskiej nóż w twarz w jej własnym mieszkaniu. Zosia otworzyła szeroko oczy. O, cholera, tego to nigdzie nie pisali. Jeszcze nie było komunikatu dla mediów, więc jest to poufna wiadomość, odezwała się Natalia. Rozmowa z tobą ma charakter nieoficjalny. Jasna sprawa. Co ode mnie potrzebujecie? zaczęła Pinkie Red, ale nie czekała na odpowiedź. Kto mógł ją zabić? Już, coś już wiecie, jak to się stało? – To ty miałaś odpowiadać na pytania – przerwał jej Marcin. – Dla dobra śledztwa nie powiemy ci więcej, bo za chwilę opiszesz to na swojej stronie i tyle będzie. – Uuu, ważny pan detektyw – ironizowała dziewczyna. – Pinky Red, jesteśmy na początku śledztwa – wtrąciła się Natalia, chcąc złagodzić atmosferę. – Gdy będziemy mogli ci coś więcej powiedzieć, to to zrobimy. Teraz byśmy się narazili na poważne konsekwencje. – Rozumiem. Jak mogę pomóc? Natalia pomyślała, że relacja między rodzeństwem jest specyficzna, ale przypuszczała, że pod szorstkością, którą obserwowała, kryje się dobre porozumienie. Gdyby tak nie było, to Marcin nie chciałby z siostrą współpracować przy swojej pierwszej sprawie. Z mieszkania Markowskiej wzięliśmy zdjęcia ludzi, o których podobno pisała książkę. Chcielibyśmy, abyś coś nam o nich powiedziała, zanim się z nimi spotkamy wyjaśnił jej Marcin. Słyszałam o tej książce. Odpowiedziała ochoczo Zosia. Miała chyba mieć tytuł Cena Celebrytów? Wiele znanych osób bało się, czy królowa właśnie ich nie opisze. Zapowiedziała w swoim programie w Korcumaku, że udupi kilka znanych gęb. Dlaczego mówisz o niej królowa? Zaciekawiła się Natalia. Maria Magdalena Markowska była królową mediów i opinii publicznej. Rządziła i rozdawała karty w tej grze. Nikt jej nie podskoczył. Każdy się bał, że go zniszczy jednym zdaniem. Ekscytowała się Zosia. O mnie kiedyś też wspomniała w swoim programie. Mówiła wtedy o ludziach, którzy mogą być ważni w świecie mody w najbliższym czasie. Wiecie, jak to podbiło mi liczbę wejść na stronę? Kobieta miała siłę, dlatego tak wszyscy trzepali gaciami na wieść o tej książce. Nie macie przypadkiem egzemplarza ze sobą, spojrzała na brata. Ktoś ukradł jej laptopa, odpowiedziała Natalia. Podobno była w nim ta książka. Szczęściarz, skomentowała bez zastanowienia Pinki Red. Ciekawe, ile kasy na tym wychaczy. A jaki wyrok wyhaczy, kiedy go złapiemy? Zabrał z miejsca zbrodni ważny dowód w sprawie. Otrzeźwił ją Marcin. Spokój! zakomentowała zniecierpliwiona Natalia. Zacznijmy od początku. Możliwe, że mordercą jest jeden z bohaterów książki. Położyła przed pinki Red zebrane z mieszkania dynatki zdjęcia. Co wiesz o tych ludziach? Interesują nas brudy, powiązania i machlojki. Wszystko, czego mogliby się obawiać? Dziewczyna zaczęła przeglądać zdjęcia i coraz bardziej się uśmiechała. Rozumiem, że wszystkich znasz, zapytała Natalia. Znam, ale osobiście tylko kilka osób. Resztę poznam teraz na zjeździe osobowości medialnych. Dziś wielki bal, odpowiedziała z zachwytem. W końcu się na coś przydadzą te twoje plotkarskie zapędy. Odezwał się Marcin, ale siostra zignorowała jego zaczepkę. Na pierwszej fotce jest Katarzyna Kuligowska i Piotr Stankiewicz, zaczęła Zosia. Ona jest starsza od niego, 10 lat, zdesperowana i niespełniona aktorka, bo do czasu ślubu w samych gównianych epizodach grała. Jego zaś można nazwać dzieckiem szczęścia, choć według mnie do niego bardziej pasuje powiedzenie: Głupi ma szczęście. Na początku kariery zagrał w dwóch hitach kinowych i od tego czasu jedzie na tym sukcesie. Przystojny, jest na co popatrzeć, ale na tym koniec. Jakieś dwa lata temu pobrali się. Ona zyskała na tym, bo w końcu gra większe role, a co on z tego małżeństwa ma, to nie wiem. Chodzą takie plotki, że ją robi na boku w trąbę, bo codziennie imprezuje z innymi pannami, ale tego jeszcze nikt nie potwierdził. Generalnie sprzedają swoje życie prasie brukowej w każdym aspekcie. Dla nich nie istnieje żadne tabu, tylko czekam aż gdzieś ukaże się ich sesja z sypialni. Pokażę moment, kiedy doszło do zapłodnienia, są żałośni. Co królowa Markowska mogła mieć na nich takiego pogrążającego totalnie, to pojęcia nie mam, bo chyba nie zdrady Stankiewicza. To słabiutkie by było. Z naszych osobiście? zapytała Natalia. Tak. Kiedyś ich poznałam w programie śniadaniowym. On spoko, ona zarozumiała, pinta. Sięgnęła po kolejne zdjęcie. To Natalia Wąsicka. Trudno powiedzieć, kim jest, bo według mnie nikim. Robi wszystko i nic, ale jest ładna i ma bogatego kolesia, na którym żeruje. Wypłynęła przez odważne zdjęcia na Instagramie. Bezdennie głupia, ale wiedzie luksusowe życie. Same diamenty w tym świecie, do którego marzysz się dostać, skwitował ironicznie Marcin. Brawo, siostra, ambitnie. Zosia zignorowała go ponownie i wskazała na kolejne zdjęcie. To jest Sebastian Jankowski, ale nie mam pojęcia, dlaczego Markowska chciałaby o nim pisać w negatywny sposób. Wydawało mi się zawsze, że jest nim zauroczona i że go uwielbia. Chłopak ma opinię poważnego samotnika i zdolnego aktora. Nigdy nic złego się na jego temat nie ukazało. Monika ta niego rozgłosu. Asystentka twierdzi, że dziennikarka odkryła jakiś jego sekret i że ją wkurzył nagłym brakiem ambicji zawodowych, więc ponoć dlatego chciała ujawnić te tajemnice, Wyjaśniła Natalia. Dziewczyna aż klasnęła z zachwytu. Jak poznacie ten sekret, to koniecznie musicie mi powiedzieć? zeszczebiotała i przeszła do kolejnych fotografii. Antoni Wasilewski i Julia Schulz. Sztucznie wykreowana, idealna para. Tak jak kilka lat temu Disney wykreował parę marzeń, Zac Efron i Vanessa Hudgens, spojrzała na Natalię, ale widząc, że te nazwiska nic jej nie mówią, wróciła do wyjaśnień. Julia śpiewa. Młodzieżowy popa, antek jest aktorem. Zaczynał w dzieciństwie występami w serialach, bo pochodzi z rodziny filmowej. Ta para to totalna iluzja jak dla mnie. Myślę, że poza kamerami to nawet się nie lubią, wiem co mówię, mam dobry instynkt. Przesunęła po stole kilka kolejnych zdjęć. Rowiński, Bromski i Kamiński. Nazwałabym ich niezdrowym trójkącikiem? Jeśli o nich chodzi, to Markowska mogła mieć tonę materiałów. Cała trójka śmierdzi przekrętami. Jak się na nich patrzy na Instagramie, to ma się ochotę założyć dla nich fundację, która zajęłaby się leczeniem ich umysłowej zapaści. Opisywanie tych wszystkich ludzi wyraźnie sprawiało Zosi przyjemność. A tu natomiast jest Edyta Szymańska i Dorota Majewska. Dwie idiotki, które konkurują ze sobą, ale nie o to, która lepiej śpiewa, ale o to, która lepiej wygląda. O Szymańskiej to można tylko pisać w kategorii jej ptasiego mózgu, a o Majewskiej chodzą słuchy, że lepiej z nią nie zadzierać. Te edyty to chyba nawet kojarzę, powiedziała Natalia. To ona kilka lat temu wylansowała przebój Big World. Tak, na fani tego sukcesu do dziś istnieje w showbiznesie. Zapraszają ją do różnych programów jako ekspertkę od muzyki. Jest jurorką w programach typu Talent Show, ale założę się, że nawet nie wie, kto jest prezydentem tego kraju. A Majewska jest niebezpieczna, czy co? Dopytał Marcin. Ja tam z no, nią nigdy kontaktu nie miałam, ale słyszałam, że nie znosi sprzeciwu, odpowiedziała Zosia, a po chwili już patrzyła na inne zdjęcie. A ta to jest wyjątkowa oszustka, zareagowała emocjonalnie Agnieszka Tarnowska-Popławska. Pół roku temu wyszła za mąż za jednego z najbogatszych Polaków. Starszy jest od niej o jakieś 30 lat. Okropna baba. W telewizji robi co chce. Masz niezłą wiedzę, powiedziała z uznaniem Natalia. Mogłabyś przejąć program Markowskiej.